Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Niestety w tym odcinku nie mam wam do przekazania dobrych wieści. Jeden z raperów młodego pokolenia został w ostatnim czasie postrzelony. Artystą, który ucierpiał, jest Lil TJ, czyli młoda krew z Nowego Jorku. Jeżeli chcesz poznać okoliczności całego zajścia, a przy okazji usłyszeć, kim jest Lil TJ, zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw jeszcze aktywność po sobie na kanale w postaci subskrypcji, aby zawsze być na bieżąco, oraz zostaw łapkę pod filmem. Przy okazji udostępnij również ten odcinek komuś, kto lubi rap newsy. Przejdźmy już do tematu odcinka. Tak od początku. Kim jest Lil TJ? TJ to 21-letni raper pochodzący z Nowego Jorku. Raper początkowo wrzucał swoje utwory na SoundClouda, gdzie z czasem zaczął być coraz bardziej zauważany. W 2018 roku wypuścił utwór Resume, dzięki któremu wybił się jeszcze bardziej i zyskał deal z Columbia Records. W 2018 roku wypuścił jeszcze kilka utworów, które utrzymywały go w tendencji zwyżkowej, jak na przykład Brothers, Leaked czy Goat. 1 lipca 2019 roku premierem ma utwór Pop Out, na którym TJ udziela się gościnnie. Gospodarzem kawałka jest również wybijający się Polo G. Utwór ten osiąga aż 11 miejsce na liście Billboarda i uzyskuje status 7-krotnej platyny. 22 sierpnia raper wypuszcza utwór FN, który również staje się hitem. Do tego czasu osiągnął potrójnie platynowe wyróżnienie. Lil TJ ugruntował swoją pozycję albumem True to Myself, wydanym w październiku 2019 roku. Album wylądował na 5 miejscu na liście sprzedaży i sprzedał się w ponad milionowym nakładzie na terenie Stanów. 8 maja 2020 roku raper wypuszcza epkę o nazwie State of Emergency, na której możemy usłyszeć m.in. Pop Smoke'a, Fivio Foreigna czy Szefa G. Ostatnim projektem TJ jest album Desta Night to Win, który również osiągnął 5 miejsce na liście sprzedaży, a gościnnie udzielili się np. Polo G, Fivio Foreign, Offset czy Moneybagg Yo. Raper zapowiedział około miesiąc temu epkę o tytule Strictly for My Fans, która ma być wydana jeszcze w te wakacje. Dobra. Cokolwiek wiecie już o dzisiejszym bohaterze odcinka, jednak jak wspomniałem na początku, Lil TJ został ostatnio postrzelony, a dokładnie incydent ten miał miejsce 22 czerwca w godzinach porannych. Tion Berit, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko rapera, został kilkukrotnie postrzelony podczas próby napadu w Edgewater w stanie New Jersey. Raper został zaatakowany wraz ze swoimi dwoma przyjaciółmi, gdzie jeden z nich został postrzelony jeden raz w plecy, a jego stan ocenia się na stabilny. Po zdarzeniu sytuacja Lil TJ nie wyglądała za ciekawie. O godzinie 12:08 czasu lokalnego policja znalazła rannego artystę, powołując się na komunikat prasowy prokuratury. Według organów śledczych napastnikiem jest Mohamed Konate, czyli 27-latek z Nowego Jorku. Detektywi z hrabstwa Bergen i Departamentu Policji w Nowym Jorku aresztowali podejrzanego pod zarzutem usiłowania potrójnego zabójstwa, napadu z bronią w ręku oraz innych zarzutów dotyczących posiadania broni. Na powyższy incydent zareagowało kilku raperów. Przede wszystkim wsparcie raperowi z Nowego Jorku okazał French Montana, producent Cash Money AP oraz Ruby Rose czy Kid LAROI. Oprócz tego TJ wspiera Fivio Foreign, prawdę mówiąc wiele osobistości wypowiedziało się o TJ-u, życząc mu powrotu do zdrowia. Jednak nie każdy należy do osób, które dobrze życzą młodemu raperowi. Pod postem na Instagramie DJ-a Academixa, gdzie informował on o szczegółach zajścia, swoje 3 grosze dołożył 6ix9ine. Dokładniej rzecz biorąc, dodał 2 emotki, jasno dające do zrozumienia, że cała sytuacja go bawi. To już nie pierwszy raz, kiedy raper obraża rannego czy zmarłego innego artystę. Ostatnie wieści dochodzące zza oceanu informują, że raper przeszedł już operację, a jego stan poprawił się. Lil TJ jest podobno nadal przytomny po operacji. TJ miał wykonywaną tomografię komputerową. Oprócz tego poza poruszaniem nogą nie wykonywał on żadnych innych ruchów ciała. Oby cała sytuacja skończyła się dla rapera jak najlepiej, a sam Lil TJ niech szybko wraca do zdrowia i wypuszcza Strictly for My Fans. Na ten moment to chyba wszystko, co wiadomo o tej sytuacji, nie brnąc w niepotrzebne szczegóły. Jeżeli wiecie coś więcej o tej sprawie, do czego nie odniosłem się w materiale, dajcie znać w komentarzu. Szczerze zachęcam was do sprawdzenia twórczości Lil TJ'a oraz miejmy nadzieję, że tego typu incydenty na amerykańskiej scenie ustaną, bo z roku na rok liczba utalentowanych artystów rośnie, a jednocześnie przez takie sytuacje młodzi, perspektywiczni gracze są zabijani, zanim na dobre rozwiną skrzydła. Na koniec zachęcam cię ponownie do zostawienia aktywności pod filmem, sprawdź inne moje materiały i czekaj na więcej rap contentu. Słyszymy się w następnym filmie. Pozdro!